Z prawami dziecka jest tak, że one są cały czas aktualne i walka o nie jest cały czas aktualna, tak? Bo myśmy doszli do takiego etapu, który mógłby nam pozwolić myśleć, że no jest super, ale nie jest super. Nie będzie dobrze z prawami dziecka, jeśli prawa dziecka nie będą miały swojej rangi, nie będą na odpowiednim poziomie ustanowione. Do tego jest potrzebna mądra edukacja i zmiana pokazująca pozycję dziecka. To też pokazuje, jak bardzo ważne są organizacje pozarządowe, jak bardzo ważne są środowiska naukowe, jak bardzo ważni są ludzie, którzy potrafią samodzielnie myśleć i mają odwagę i determinację o dzieci się upominać i o dzieci walczyć. Ja ze swojej strony tylko Państwu za to bardzo dziękuję, że jesteście.